Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanekSto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Last of Jedi Consular. Nie pamiętam co robiliśmy w poprzednim odcinku, w każdym razie mamy zadanie, aby pogadać z Gromrickiem Kurtsonem oraz także Rowanem Delkiem, a to jest na pewno zadanie główne związane z naszą klasą, to jest zadanie główne związane z Tatooine, które polega na tym, że Czarka chce jakieś tam plany jakiejś super broni, która jest w stanie zniszczyć życie na całej planecie. Po prostu próbuje odzyskać, ponieważ oni porzucili ten projekt, ale okazało się, że szukają go ponownie. I generalnie mamy iść się spotkać z jakimś ostatnim żyjącym pracownikiem Czerki. Już mi się przypomniało. Tak więc chodźmy, jesteśmy przy jego domostwie. No i zobaczymy, zapewne będziemy musieli go bronić przed Czerką, gdyż oni też są na jego tropie, tak więc już chodźmy. No i zobaczymy, o ile już nie będziemy musieli go bronić. Zaraz zobaczymy, w każdym razie biegniemy tutaj do niego. Znaczy identyczną linię zadań robiliśmy po stronie Jedi Knighta, ale zawsze myślę, warto sobie to przypomnieć, tak więc chodźmy i pogadajmy z nim. 20 more minutes until I'm leaving. Then the doors are closing, Walnut. I love you like a brother, but the doors have to close, huh? You weren't here before. You came all the way out to my farm to fix my machines? Are you Gromrick Kurtsson? Mm-hmm. I'm Gromrick. I started to think you wouldn't come. Most chaps think it's too dangerous out here. The sand people, they keep bashing my evaporators. Lizards chew up my guns and alarms. This place used to be a fortress, but I just can't fix things anymore. Talk to me. Is it just failing equipment or is trouble coming? I don't know. I can't figure out why it's breaking. And my rifle misses. And the creatures get closer every day. You can fix my home, though. Didn't I send the credits to Anchorhead? That's why you're here. Let's say I am here to repair your farm. Why don't you explain what you need? It's the vaporators, and the perimeter sensors, and the emergency guns. They need fixing. I think it was the sand people. I have the parts, it's just I'm scared to leave my home without the sensors working. It's shameful, I know. No dobra, czyli mamy naprawić tutaj jakieś urządzenia wokół jego farmy, gdyż on się boi wyjść z domu. I generalnie jest trochę odsłonięty na ataki chociażby ludzi pustyni i innych dzikich zwierząt, jakie tutaj w okolicy się pamiętają. Było je tam wcześniej widać. No póki co Czerki ani śladu, także tyle dobrego. Nie będziemy go naciskać, jeżeli dla niego wykonamy przysługę, to myślę, że on nam się powinien tym samym odwdzięczyć. I wydaje mi się, że mamy tutaj na górze, bo tam widziałem jakieś uszkodzone na pewno wieżyczki. Gdzieś tutaj niedaleko. No i generalnie... Przepraszam, i generalnie dużo innych rzeczy, które wymagają napraw, tak więc ponaprawiajmy je. Nie wiem, czy są jakieś chyba emitery, czy kichuj, nie wiem naprawdę, co to jest. Mam nadzieję, że tam nie będę musiał biec. Zobaczymy. Mamy takich ile? 5 naprawić, cholera. To trochę dużo. Ale to generalnie broken equipment, czyli to może być cokolwiek. Mogą być też te chyba wieżyczki. Czy tą wieżyczkę mogę naprawić? Oczywiście, że mogę, tak jest. Tak więc naprawmy te jakieś automatyczne wieżyczki. Tu mamy jeszcze jakieś kolejne rzeczy, jakieś sensory. Akurat w tym wypadku. No i chodźmy taki drugi tam odpalmy i to będzie w sumie tyle. Tak więc ta misja była całkiem szybka, całkiem fajna. Tak więc naprawmy również i to. No i wracamy w takim razie do niego. No i tak jak mówię, teraz mam nadzieję, zapytamy go o Czerkę i on nie będzie miał problemów z tym, żeby nam o tym powiedzieć, bo zrobiliśmy dla niego przysługę, właśnie pomogliśmy mu tutaj naprawić tą jego farmę. Tak więc mam nadzieję, że będzie nam za to wdzięczny. Tak więc chodźmy i pogadajmy z nim. On się widzę nigdzie nie przeniósł w inną część domu, tak więc będzie on w tym samym dokładnie miejscu. No i za chwilę zobaczymy, co tu się wydarzy, bo raczej coś jeszcze się wydarzy. Tak czy siak, pogadajmy z nim. A console. It says you fixed everything. You really fixed it. Back before, I could have done it myself. Not so much anymore. There is no emotion. There is peace. Remember that. I don't even know what that means. You know,
I used to be a security guard for Zerka, but they've been gone for years now. They left me alone, and I've stayed by myself. What exactly were your duties at Zerka? I was a security officer at Zerka's Secret Weapons Division 7. I was so proud. Any idea what Zerka was working on? Scientist's project. It was all secret. Zerka never told us what was in that cave. When it all went wrong, I had to lock up the base, leave the others behind. I left the desert and the horrors and went to Anchorhead. What horrors? What happened to the facility? Something attacked us from inside. I don't remember. I think that's enough from the old man, don't you? You're Zerka. I recognize your uniform. Pity the sun's dulled his brain. But then I suspect he was never too bright. Yes, Gromik, I'm with Zerka. How'd you track us down? Zerka found out about Gromik a while ago. We disabled his perimeter sensors and waited to see if anyone would come. You broke my moisture evaporators. Those two, yes. May I continue? Our honeypot seems to have caught a few flies. And now, I'm free to murder you and the old man together. Let's talk this through, Lexende. I'm speaking to you from an airship 2 kilometers above ground. I can target you with turbo lasers and drop droids on your little heads. The advantage is mine. To shelter. Follow me. No dobra, tak więc Zerka nas zaatakowała z orbity nawet. Znaczy nie to, że z orbity, ale gdzieś tutaj z góry. Generalnie są nad nami. No i wysłali jakieś droidy szturmowe. Tak więc będziemy musieli się przebić tutaj. Właśnie do jakiegoś bunkra, jak on tutaj powiedział. Pewnie ma jakiś taki właśnie na wypadek jakiejś nagłej sytuacji. Jakby coś się miało złego stać. Czy ty sobie, panie Cedrax, poradzisz? Raczej sobie poradzisz, ale możemy ci trochę pomóc, bo to silniejszy przeciwnik. No i okej. Ale musimy się zdecydowanie podleczyć, bo cholera, trochę mało życia mam. Czy on z nami biegnie? Nie, także nie wiem, gdzie go wcięło. Ale to nic. Poradzimy sobie, mam nadzieję, jakoś. I on sobie też, miejmy nadzieję, jakoś poradzi. Jezu, jak te droidy mnie fokusują strasznie, to jest... aż przejebane, bo dużo mi życia strasznie zabierają. No dobra, przemedytujmy się. No i chodźmy do tego schronu, zobaczmy. Nie jestem w ogóle ciekawy, jak on się tutaj dostał, ale to tak, by the way. I zobaczmy, co tu się generalnie stanie, tak więc zobaczmy. He can't get to us here. We'll be safe. Well, that was exciting. I'm disappointed I didn't get to fry you, but I can settle for your asphyxiation. Enjoy being buried alive, my friends. Enjoy. He's wrong. He's wrong. First, here, this is a cache. The Zerka files I hid years ago. I buried them all over the desert, and this is the first batch. You can have them. I didn't mean to involve you with Zerka again. You heard the hologram? Zerka's trying to kill me now. I don't owe them anything. And my friends from the base? They can't be hurt. Now, I had an escape planned when I built this place. There's a back entrance to take you outside. You can't just stay here. Go on. I need to rest a while. I need to wait until they stop watching my farm. If you want the other files on Zerka, you'll find them in the desert. Just don't let them get away with this.
No dobra, czyli gościu, tak jak myślałem, zbudował sobie jakieś tajne wyjście stąd, tak więc my nim przejdziemy. On tu chwilę zostanie, no i poczeka, aż oni mu odpuszczą, będą myśleli, że nie żyje. No i jak widzicie, wychodzimy gdzieś tam z boku farmy. Jestem ciekawy, czy będzie widać jakiś ten statek bombardujący jego dom. Zapewne nie, bo on by tu musiał być ciągle. No dokładnie, nic tutaj nie widać, ale dobra, nieważne. W ogóle tutaj coś mi się świeci na żółto, nie wiem czemu. I mamy też inne pliki, czerki ukryte gdzieś na pustyni. Tak więc musimy sobie trochę pobiegać, a właściwie to pojeździ, bo w końcu, kurczę, odpalę sobie mojego speedera. W sumie jeszcze tego nie zrobiłem, teraz jest ten pierwszy raz. Tam dzięki za porady, bo ktoś tam mi napisał, że właśnie na Tatooine można kupić speeder. No ja to już oczywiście zrobiłem, tak więc ta porada trochę za późno była, ale to z tego względu, że ostatnio nagrywałem nie z dnia na dzień jakby te odcinki i po prostu nagrywam zapas i nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć po prostu na niektóre komentarze. Ciekawe, co robią przy tych plikach geonozjanie, że akurat oni wiedzą, gdzie ich tak jakby szukać. Ewentualnie jest oczywiście czysty przypadek, że oni tutaj są, no ale muszą tutaj być tak w sensie w lore, no bo przypadkowe to nie jest, bo musimy trochę powalczyć, to nie mogło być aż tak proste. Ale w lore generalnie to mógł być równie dobrze przypadek, że oni tutaj się kręcili. W każdym razie wracamy z powrotem na speedera i jedziemy po kolejne pliki, tutaj, potem tutaj, myślę. No i nie wiem, co dalej będziemy musieli z tym zrobić, zobaczymy jeszcze. Znaczy pewnie będziemy musieli wrócić do tych dwóch agentów SIS, którzy tak jakby nam zlecili, którzy z ramienia Republiki jakby próbują właśnie ustalić, co to był za projekt Zerki. No i także przy okazji w sumie powstrzymać tego gościa, z którym gadaliśmy, z tymi wszczepami. W ogóle to jest ciekawa postać, on jest fajnie napisany, bo wiecie, taki taki elokwentny, miły, a jednocześnie psychopata i zjeb, tak więc no takie ciekawe połączenie, generalnie no podoba mi się ta postać, się właśnie jakiś taki się wyróżnia bardzo, wyróżnia się na tle innych postaci, także no jak najbardziej go szanuję, ale nie lubię, bo trzeba go zabić, bo jest chorym pojebańcem generalnie. Ale dużo już takich ludzi na świecie było i w różnych światach wymyślonych przez ludzi i wątpię, że takich nie będzie w przyszłości. Tak czy siak, jesteśmy na miejscu. Znowu tak jakby niby chyba to jest chronione przez to, ale może mnie ta wielka jaszczurka tutaj nie zoczy. Jeżeli sobie tylko kliknę, wezmę i wsiądę z powrotem na speedera. I teraz lecimy na zachód, tak jest. I mamy tam ostatnie dane zerki, no i zobaczymy, co nam to da. Tak jak mówię, pewnie jeszcze będziemy musieli jakoś odszyfrować czy coś w tym stylu, bo wątpię, żeby one były od tak sobie po prostu do wglądu. Tylko jakiś jednak szyfr mają. Tu mamy jakieś kryształy na środku pustyni. No, ciekawy taki kamionek, ale i tak nie możemy za bardzo nic kopać z tymi kryształami, tak więc to nam się nie opłaca. No i jesteśmy praktycznie na miejscu, tutaj gdzieś powinny być podobne skały, gdzie te pliki zostały ukryte. To nawet gdzieś tam po drugiej stronie, zapewne tutaj, dokładnie. I mamy tym razem ludzi pustyni, którzy tego pilnują. No spoko. Tak więc również i ich zabijmy. Zresztą nie będzie problem, bo są dosyć słabi. No i zbierzmy te ostatnie pliki, zasłonięte jakimiś wielkimi kamulcami. No i okej. I mamy właśnie wrócić do Fowlera, który się znajduje tutaj, w outpoście Salara. Czy ja tam się na przykład mogę przenieść szybko podróżą? Outpost Salara, proszę bardzo. Myślę, że już w tym odcinku nie wykorzystamy po raz kolejny quick travela. Minęło już jakieś 15 minut, no 14, żeby być dokładniejszym, tego odcinka. Tak więc myślę, że raczej już nie będę potrzebował quick travela, a jak będę potrzebował, no to trudno jebać, już i tak too late, zmarnowałem go, tak więc swojego jakby błędu nie naprawię. Weźmy jeszcze, odwiedźmy tutaj tego handlarza, bo dobrze byłoby się chociażby naprawić. I chyba nie mam żadnych za bardzo pierdół, tak więc chodźmy dalej. No i gdzieś oni tu już mają swoją jakąś chyba małą bazę operacji, nie wiem za bardzo gdzie, ale no gdzieś na pewno mają. Czy nie mam użyć tego tutaj. Mam w ogóle jakieś zadanie poboczne, ale nie będziemy go przyjmować. Tak więc chodźmy i zobaczmy, co nam panowie ciekawego powiedzą na temat tych plików i gdzie oni się w ogóle znajdują. Tutaj się znajdują. No dobra, to pogadajmy z nimi. Try to appreciate the scenery, Camus. Most people never get to visit a place like this. This is a horrible place.
No wonder Zerka built their base in the Dune Sea. No one would ever want to look for it here. He'll adjust. How was your visit to Old Man Gromik? Aside from Lexende burying us alive, it went all right. Too much to hope we'd seen the last of him. Mind if I see what you got for your troubles? These are official Zerka records from Secret Weapons Division 7. Schematics, survey maps. Looks like Gromik came through for us. Don't go anywhere. I think we're gonna need you. All right, we should be able to determine a rough location of the base from these charts. Problem is, the sands have shifted over the last few decades. We'll need some geo readings to determine the facility's exact coordinates. What does taking these readings involve? The data isn't hard to get, in theory. I can give you a field scanner that'll dip into the sand, put us on track. But a lot of this territory is unexplored. Locals talk about sand people communities, crate dragons the size of starships. Jedi have always explored places others fear. Can't argue with that. If you take readings in a couple of places, I can figure out the base location. Meet me back here when you're done. Take it slow and be careful. No dobra, czyli mamy z grubsza lokację tej całej bazy Zerki, ale musimy jeszcze ustalić jej dokładne położenie. I jako, że oczywiście mamy tutaj piaski i te piaski się z biegiem czasu przemieszczają, no to będziemy musieli po prostu spróbować te... po prostu zeskanować powierzchnię w poszukiwaniu właśnie tej bazy za pomocą jakichś tam georadarów czy czegoś takiego. Generalnie będziemy musieli przeskanować jakimiś falami zapewne ziemię i na tej podstawie ustalimy dokładną lokalizację bazy. Przynajmniej takie mamy nadzieje. I mamy zacząć gdzieś tutaj, w tej mniej więcej lokacji. Czy to już tutaj? Jeszcze nie. I o, tu już powinno być dobrze, tak więc użyjmy sobie tego czegoś magicznego. Jezu, 11 sekund, prawie 12 sekund używania, wow. No spoko. Może być i tak. Skoro trzeba, to trzeba. Not enough. No, byłem za daleko po prostu, serio. No już teraz muszę być w środku, nie ma opcji. Jezu, jeszcze to nie mogło od razu pokazać, że jesteśmy w złym miejscu, tylko dopiero jak się skończy. Seriously? No ale dobra, okej. Okay. Pierwsza lokalizacja zbadana. Speeder. I jedziemy do kolejnej. Nie będziemy tutaj walczyć z tymi ludźmi pustyni, bo mi się nie za bardzo chce. Nie tędy, a tędy bardziej bym powiedział. Do góry. Raczej. Gdyż... Tak, to jest zdecydowanie wyżej, dokładnie. Tak więc lepiej na górę wjechać, w razie czego szybciej zejdę w dół niż wejdę na górę na pewno. Tak w razie w, jakbym jednak miał zjechać na dół, ale wydaje mi się, że raczej nie. To powinno być gdzieś tutaj. Zapewne wejście jest gdzieś od tego kanionu, no bo nie wiem po co mieliby robić jakieś inne tutaj przejścia, szyby itp, skoro mieliby zaraz pod nosem kanion, z którego pewnie jakieś jaskinie prowadzą. Dobra, jesteśmy na miejscu, tak więc kolejny tutaj, kolejny jakiś georadar, czy kichuj to jest. Tak więc skanujemy, no i jedziemy za chwilę do trzeciej lokacji. Weźmy sobie znowu speeder i teraz mam pojechać mniej więcej w tą stronę, tak więc chodźmy. Podejrzewam, o, czerka, a to ciekawe. No spoko, czyli oni już chyba tutaj nam wbili troszeczkę. Ale oczywiście postaramy się ich tak ominąć, żeby z nimi nie walczyć. Co może nie być zadaniem prostym, ale raczej wykonalnym, wydaje mi się. Tak jest. To co ciekawe, bo oni mogli już coś tutaj znaleźć generalnie, wiedzą gdzie jest ta baza. My dopiero szukamy, ale to nic. Dobra, powinniśmy być na miejscu, jesteśmy praktycznie idealnie w środku tego okręgu. Czy tam koła w sumie, no takie, no tego czegoś, o, generalnie. Tak więc czekamy, aż nam się to zrobi bardzo ładnie. No i dobra. Could just be a glitch in the scanners, but I doubt it.
No dobra, czyli jakieś dziwne odczyty bardzo, bardzo niedaleko mamy, tak więc mamy jechać je zbadać. No dobra, to jest gdzieś dosłownie tutaj zaraz za rogiem. Oczywiście tylko mamy wpierw jeszcze czerkę. I żeby tam się dostać, musimy niestety już tą próbę tutaj rozwalić, bo niestety inaczej się dalej nie przedostaniemy. Dobra, rzućmy sobie tutaj może Earthquake'a na tamtego pana. Tutaj Holiday go troszeczkę odciągnie. No i mamy tutaj jakieś wejście do jakiejś bazy, do jakiegoś budynku, tak więc chodźmy, zobaczmy. To jest zapewne wejście do tego całego kompleksu czerki opuszczonego tam przed latami. No ale zaraz zobaczymy, bo musimy zjechać windą. Niestety. Coś czuję, że właśnie tu jest zlokalizowana ta maszyna, która niby ma zdolność do niszczenia całych planet. No zaraz zobaczymy. Pewnie spotkamy się tam z jakąś czerką, znając życie. No ale tak jak mówię, zobaczymy dopiero za chwilę. Czekamy, aż nam winda zjedzie. Zapewne będziemy musieli iść w tą stronę, wychodząc z niej, a nie jednak w tą. No cóż, mało ważne. No i mamy te droidy. No, zabiję kilka, bo równie dobrze muszę mieć tutaj misję bonusową, tą sobie zrobił oczywiście. Fajnie by było troszeczkę doświadczenia, bo musimy zacząć troszeczkę tego doświadczenia wbijać z tego względu, że inaczej możemy mieć problem na kolejnych planetach z questami głównymi po prostu, jeżeli będziemy za szybko rushować właśnie te questy główne. No jeszcze zobaczymy, jak to generalnie wyjdzie. W sumie nie wiem, po co ja użyłem tych piorunów, ale spoko. Już użyłem, to użyłem. Teraz Earthquake. W takim razie zniszczmy sobie tamtego droida tutaj. Po lewej stronie niech się Cedrek zajmuje tym silniejszym przeciwnikiem, ok. Jesteśmy praktycznie na półmetku tego questa bonusowego. Podleczmy się może troszeczkę. Dosłownie. Rzucimy też sobie umiejętności do leczenia. Tutaj kolejny raz lecimy z Earthquake'iem. Przy okazjonalnie moglibyśmy w sumie podejść i tego używać, ale to nic. Już i tak za późno. Duży ten kompleks? Nie, dobra, już jesteśmy praktycznie na miejscu. Tylko tam jeszcze pewnie będzie trochę droidów do pokonania, znając życie. No przynajmniej jeden jeszcze, dwa, trzy. A i jeszcze od groma więcej. Generalnie, na pewno. Na szczęście tam ta grupka z tyłu mnie nie zaatakowała. To możemy tego pojedynczo wyeliminować, co jest oczywiście zawsze jak najbardziej dobre. Dobra, teraz sobie rzućmy może... O Jezu, nie trafiłem tak bardzo. Cholera jasna. Masakra. To nic. Podejdźmy sobie na blisko. Spróbujmy go rozdupić. Nice. I tu mam jeszcze jakąś Holiday przy okazjonalnie. I kolejne droidy. Jeszcze cztery do zabicia. Coś, że musimy po prostu wyrżnąć wszystkie z tej lokacji. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo widzę tutaj jeszcze trzech, a muszę zabić czterech. Mam nadzieję, że gdzieś jednego przeciwnika mi nie zbraknie, bo to będzie bardzo przykre. No zobaczymy. Ostatni droid póki co. Tak więc również i go pokonajmy. Użyjmy sobie na niego piorunów. Myślę, czemu nie. No i potrzebujemy zabić jeszcze jednego, come on. A dobra, mam tutaj jeszcze całe grupy tych droidów, tak więc na brak przeciwników nie mogę narzekać. Generalnie. No i misja bonusowa zrobiona i przy okazji wbiliśmy 31 level, tak więc tak jak mówiłem, jak najbardziej warto robić te misje bonusowe. A teraz podejdźmy i tu mamy to jakieś urządzenie. Ciekawie wyglądające. Jakiś emiter, jakieś anteny mamy. No dobra, zaraz zobaczymy, o co to dokładnie myślę chodzi. Zbadamy sobie to urządzenie. Tylko wpierw jeszcze pokonamy te droidy tutaj. Patrolowe jakieś czerki. No i okej, to tyle. Tak więc zobaczmy, co tutaj jest. Aha, dobra, mieliśmy to po prostu zniszczyć, tak? Aha, czyli w sumie nie chcemy się dowiedzieć, co to było. No dobra, okej, skoro tak, no to w takim razie spoko. Nie ma problemu. Czy ja mogę tutaj speedera użyć? Nie mogę, tak więc musimy sobie wybiec stąd. Już nie chce mi się za bardzo szczerze robić cięcia. Myślę, że nie ma to sensu. Pobiegniemy sobie do Fowlera, pogadamy z nim i pewnie na tym ten odcinek zakończymy, bo wątpię, że zdążymy zrobić coś jeszcze. Przepraszam was, jeżeli dzisiaj mój głos jakiś taki, ale zmęczony po prostu jestem. Chociaż ostatnio nie było mnie w ogóle w szkole, ale wystawialiśmy kolejny spektakl Romeo i Julia. Dzisiaj
Graliśmy dwa razy i pierwszy wam powiem, że naprawdę zajebiście, gdyż praktycznie nikt się nigdzie nie pomylił i była taka beka, tak dobrze weszło, bo tam trochę dodaliśmy od siebie do scenariuszu, żeby było właśnie śmiesznie. I naprawdę super było, bo jeden z aktorów zapomniał jednego rekwizytu i tak fajnie powiedział: o kurde, z tego wszystkiego zapomniałem właśnie stuły, akurat w tym wypadku, bo to był akurat ksiądz. Także było zabawnie na koniec, kiedy aktorzy wychodzili się kłaniać, grał Emotional Titanic Flute. Tak więc to podejrzewam się stanie taką tradycją, że jak to aktorzy będą wychodzić, to będziemy grać jakieś Emotional Fluet Theme z różnych rzeczy, na przykład Emotional Fluet Theme z Star Warsów albo z innych rzeczy. Ewentualnie będziemy sami robić Emotional Fluet Theme cover, bo większość z nas umie grać na fluecie. Tak więc będzie można pograć jakieś właśnie takie emotional corvery. Bardzo, bardzo to są fajne rzeczy. Polecam posłuchać, bardzo łatwo można się wtedy rozstroić i śpiewać nie w rytm. Także no, generalnie The Romanex to polecam, w ogóle polecam za te setak. By the way, jak ktoś nie widział filmu promocyjnego mojej szkoły, to polecam obejrzeć, bo bardzo fajnie wyszedł, bardzo mi się podoba. Czy ja sobie tędy przejadę obok tego droida? Wow, okej, to było ciekawe. No w każdym razie, tak jak mówię, bardzo, bardzo polecam, bo się napracowałem, żeby go zrobić. Sam musiałem wymyślić, sam musiałem nagrać, sam musiałem praktycznie wszystko zrobić. Poza występowaniem tam, bo w sumie ja tam jestem jedynie na napisach. No ale chciałem w końcu właśnie nagrać taki film, gdzie ja nic nie będę występował, tylko będę mógł od początku do końca. W sumie nie wiem, czy się tu zabiję, jolo. Nie zabiłem się. Jolo. No widzicie, dlatego mówiłem, zawsze łatwiej jest spaść z góry niż wejść na górę. Tam nie mam prawie całego życia, mogłem zginąć, ale nawet jakbym zginął, to i tak bym się zrespił w tej osadzie tutaj. Tak więc nawet byłbym do przodu, szczerze. Gdybym tak zrobił, ale przeżyłem, tak więc jedziemy dalej. Czy ja mogę użyć tej umiejętności? Mogę, ale mnie coś ciągnie ze speedera, to jednak wróćmy. Wolę jednak trochę szybciej się przemieszczać, to będziemy musieli jeszcze jakieś kółeczko zrobić, gdyż ta osada jest troszeczkę jeszcze dalej, jest do niej w każdym razie wejście. Tu jeszcze mamy jakieś te szczury pustynne, ale je sobie ojebiemy, bo nie ma co się nimi zajmować. Mamy tutaj jakiegoś kolejnego pana Jedi Knighta, dokładniej Guardiana, ale nie będziemy z nimi tak tutaj grać w żaden sposób, gdyż za bardzo nie lubię grać z ludźmi. Jakimiś randomami. Tak więc już dobra, chodźmy, pogadajmy z Fowlerem i z tym drugim gościem, agentem, i zobaczymy, czy będą w stanie nam powiedzieć, gdzie się ta baza jakaś czerki znajduje. Tak więc chodźmy i pogadajmy z nim. Still a few minutes before those scans are processed. Huh. What about... Hey! Look who made it back! Bad news, Valor. That reading was a Zerka listening post. Blast! Lexende must have set it up. Now the cyborg freak has our data. Zerka can find their lost base as easily as we can. Zerka abandoned that base. Does it really matter if they find it now? We assumed Zerka came to keep us out of the facility. Maybe we were mistaken. Maybe they want what they left behind. Gromick's files. We saw some things. Yeah. Turns out Zerka didn't come to Tatooine to build or test the device. They found it here, underground. An artifact powerful enough to wipe out a planet, just buried in the desert. Okej, no i to jest trochę zmiana planów, ponieważ oni tutaj odkryli jakiś artefakt, a nie chcieli zbudować nową broń, a to ciekawe. Disaster struck, and they left it behind. That's what I'm thinking. Camus, has the computer cross-referenced the scans with Gromick schematics? Yes? It looks like the main entrance is a few kilometers away. What about the door codes? There's a bunch of relay towers around the base. They'll have a mess of data, the codes, along with old communications. Downloading everything from the relay towers will allow you to get into that base and destroy the device. It can't fall into the wrong hands. We don't even know what the device does. Zerka saw it as a doomsday weapon. That's enough. Be careful in the base, in case they left traps. Or if Lexende finds you. That'll do, Camus. Time to let professionals finish the job. No dobra, czyli mamy jeszcze zdobyć jakieś kody do wejścia do tej bazy. Mamy pobrać dane z jakichś starych relejów, przekaźników komunikacyjnych,
które się właśnie znajdują zapewne w kolejnej lokacji. Tak więc słuchajcie, jedyna rzecz, jaka jeszcze nam pozostała w tym odcinku, to wybranie się właśnie do tej innej lokacji. Myślę, że najpierw skończymy sobie w kolejnym odcinku właśnie cały motyw Zerki na Tatooine, a później dopiero się udamy do questa głównego, żeby skończyć również tego questa. Myślę, że za dwa, góra trzy odcinki udamy się już na Alderaan, żeby zbadać sprawę kolejnego zaginionego Jedi, który jest pod wpływem Lorda Vivicara. No ale tak jak mówię, na razie sobie przejdziemy się tutaj, jednak w międzyczasie ja ten odcinek zakończę, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.